Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony jako tako i witam was w następnym odcinku z Dark Clouda. W ostatnim odcineczku obejrzeliśmy sobie intro, jak i tam... O, Adventure Day, pierwszy, okej, okay, Dusk, nie wiem, znaczy Dusk, nieważne. W poprzednim odcineczku obejrzeliśmy sobie intro i dostaliśmy klucz do jaskini, do której musimy się dostać. Musimy zniszczyć zło. Kwadratem się to robiło, use item. Wchodzimy do jaskini, gdzie będziemy mieli informację, jak zabijać potworki od naszego dziadka mistrza. A naszym głównym wrogiem jest Stalin. Tutaj mamy, co to jest? Select floor. Okej, czyli mamy pierwsze jakby piętro tej jaskini, czyli jaskinie będą podzielone na piętra, dobrze wiedzieć. Oj, mamy mieczyk, proszę bardzo. It's for real this time, Jako. From here on you will be put to the true test. Okej, czyli mamy... To będzie dla nas prawdziwe jakby wyzwanie. Musimy jakby, nie wiem, posiąść, conquer. Musimy znaleźć drana, lair. Okej. Czyli naszym pierwszym godem jest po prostu znalezienie tego gościa, tak? Gościa, i nawet nie wiem w ogóle kto to jest, kogo dokładnie szukamy. Od kiedy jesteś początkującym? Dam ci lekcję, jak powinienem ogólnie zacząć, jak się tutaj powinienem po tej jaskini poruszać i co powinienem, na co powinienem zwracać uwagę pewnie. Okej, czy potrzebujemy gate key, czyli potrzebujemy ogólnie klucza do następnych drzwi, żeby zejść do innych jakby poziomów. Każdy z tych dungeonów ma inny klucz. Okej. Drans Crest. Okej, will be the gate key, okej. The gate key is almost always carried by a monster in dungeon. You must defeat the monsters to acquire... Czyli musimy zabijać potwory, żeby zdobyć klucze do następnych dungeonów. Since you can't tell which one has the key, you just have to defeat them all one by one. Czyli jako, że nie wiemy, że który jest tak naprawdę z tych potworów ma klucz, musimy zabijać każdego po kolei. Następnie I will tell you about how to return to the ground level rather than advancing to the floor below. Okej, czy to będzie... To return ground level, mind connect with me. Musimy się nim telepatycznie porozumiewać. Okej. In other words, speak with your mind. Okej. When you do this, I will transport your body to the ground level. Just select leave dungeon from the main menu. Okej, czy jak naprawdę on nas wydostanie z podziemi. But be aware... If there are monsters left on the floor, the mind connection won't work. Okej, czyli jako, że są potwory, one jakby blokują naszą możliwość porozumiewania się z naszym mistrzem. W ogóle nie wiem, jak on ma na imię, ale nieważne. In such cases, use the item escape powder. Okej, czyli jeżeli nie możemy się z nim porozumiewać, ponieważ są potwory, użyjemy po prostu tego proszku, który nas wydostanie stamtąd. The Norun Village... Tak, the Norun Village Chiefs has lots of it, so be sure to get... Okej, czyli jeżeli zużyjemy, wystarczy, że pójdziemy do tamtego gościa, o którego byliśmy w poprzednim odcinku i dostaniemy od niego więcej tego typu proszku. Możesz także porozumiewać się tą jakby mocą swojego umysłu, kiedy przejdę przez następne te drzwi, tak? Pewnie do niższego poziomu to ma na myśli. When you re-enter the dungeon, you can start at the next new level, so you don't have to worry about losing progress. Okay, weapon. Next, it's on to weapons. Be aware that weapons are breakable. Oh, fuck. No, okay, czyli oczywiście bronie nam się mogą popsuć. The more you use a weapon, the more it wears. Okay, czyli oczywiście jak będziemy używać broni, po prostu będzie się w trakcie psuła, ale możemy użyć tego proszku, który broń będzie nam naprawiał. Im dłużej używasz broni... jeżeli im dłużej używam broni i ją tam reperuję i tak dalej, to ona więcej jakby mocy z potworów absorbuje. Czyli staje się po prostu mocniejsza. It's said that when a weapon reaches its full strength, it can change to a more powerful form. Aha, czyli jeżeli jakby nabije level broni maksymalnie, to ta broń jakby staje się o wiele silniejsza, jakby swoją silniejszą formę obierze. Okej, może rzucić jakieś zaklęcie, które nigdy nie zniknie z mojej broni, jakieś specjalne zaklęcie, jakby enchant, tak? But all the new weapons you will get during the quest will disappear once they break, so be careful. Aha, czyli jedyna broń,
jaka mi nigdy nie zniknie, to będzie ta, którą w tym momencie mam wszystkie następne po zniszczeniu, po pęknięciu, po zniszczeniu się znikną z mojego ekwipunku. Don't waste your hard work by letting a weapon break and disappear. Okej, czy nie pozwól, żeby ogólnie cała twoja praca poszła na marne, jak psujesz broń i tak dalej. Fine. A nie, zaraz, jeżeli broń się zepsuje, to zniknie, czyli ja muszę przed jakby zepsuciem ją naprawić, rozumiem. Chyba tak. Oczywiście teraz jakieś ważne informacje, czyli te sfery. Where I protected and sealed the fragments of the world. Aha, bo w tych sferach są właśnie tak jak te części świata są jakby zaklęte przez niego. If you see an Atlanta, don't hesitate to touch it. You can absorb the contents of an Antla into Atlam coś tam. Lilia, by touching it. Okej, czyli ogólnie otwieramy to i cała moc wchodzi do naszej tej Lilii, Atla Lilia, nie wiem jak to nazwać po polsku, którą dostaliśmy od tego dziadka na początku, czy na początku, jakby w środku albo pod koniec pierwszego odcinka. Kiedy wyjdziesz na powierzchnię, będziesz w stanie odbudowywać fragmenty świata. Okej, trochę długo i tak dalej. Show me your true ability on this quest. Czyli mamy mu pokazać tak naprawdę, czyli mamy pokazać dupę tak naprawdę, bo to jest tylko tyle, ile potrafimy. I proszę państwa, jesteśmy. I nasz pierwszy przeciwnik, jakiś cave bat. Dawaj go, dawaj psa. Boom. Proszę bardzo, pokonaliśmy naszego pierwszego wroga, jej. I tutaj u góry pokazuje nam życie, jak i wytrzymałość broni i jakieś miksturki chyba. Nie jestem przekonany. Idziemy do przodu, tutaj mamy pierwszą sferę. To możemy ją... Wow, coś słyszę, wait. Nie, to chciałem. Wow, jakiś dasher? Nie wiem co to jest, o kurde. Nie wiem jak silny on jest. O, chyba sobie poszedł ode mnie. Wolałbym z nim zawalczyć. Dawaj go. O, nie jest taki silny jak myślałem. O, uwaga. Dobra, bo tu idzie jakieś, idą następni przeciwnicy. O, klucz dostałem. Już? O ja. Dawaj go. Dobra, uwaga, mocuj się. Dobrze, że nasza stamina się tak szybko regeneruje. Gdyby robiło się to o wiele wolniej, mógłby być problem. O, chlebek dostaliśmy i klucz. Drown's Crest. O, super, mamy już klucz. Okej, do drana. Otwieramy pierwszą sferę. Nam daje to macio. O, tam jest jakaś skrzyneczka. Chodźmy zobaczyć, co jest w skrzyneczce, chyba że nie będziemy w stanie jej otworzyć. O, możemy. I dostaliśmy diament? Ice gem, czyli jakiś kryształ lodu. Okej. A co możemy z nim zrobić zaraz? Jak się włączało ekwipunek? Trójkątem, item. Blizzard gem, czyli teraz jest śnieżyca. Stone, freezing power, cause ice-based damage to enemy. Aha, czyli jakby po prostu atak mrozu. Rzeczywiście, nasza broń bardzo szybko się psuje. Match house acquired, okej. Czy mi się wydaje, czy ta jedna kropelka, jak pod naszą wytrzymałością broni jest tam takie kropelki, czy ona zniknęła, tak mi się wydaje? Nie jestem przekonany. Tak mi się wydaje. A, i zapomniałem to powiedzieć w ostatnim odcinku, ale ta seria będzie bez mojej kamerki, ponieważ nie chcę popsuć... Ło Chryste! Nie chcę popsuć jakby... Nie wiem jak to powiedzieć. Nie chcę popsuć gameplayu. Jako, że jednak ta gra jest... prickly? Nie jest zbyt wysokiej rozdzielczości, nie chcę, żeby to wyglądało po prostu komicznie, prickly. Aha, czyli dostałem drugiego tego spiky bug. Następna skrzynczka, co mamy w niej? Zobaczmy, mapa? Mapa, dobra. O, odkryto całą mapę, świetnie. Oczywiście, ojej. Oczywiście sądzę, że w następnych levelach tego... Fence? Aha, płotki jakieś. W następnych levelach, florach, w sensie w następnych poziomach tego cave'a nie będziemy mieli tyle szczęścia, tak mi przynajmniej się wydaje. Myślicie, że powinienem naprawić swoją broń? Tak mi się wydaje. Equip, customize, attribute, repair. Okej.
mam już zero tego powdera, ale podobno dostajemy go za darmo od tamtego naszego przyjaciela z wioski, tego tam, nie wiem jak można go tam, na burmistrza może bym go nazywał, skoro jest tam jedyny, to on powinien zarządzać, prawda? Tutaj chyba pójdziemy właśnie tam, gdzie powinniśmy zmierzać, tylko do tego Drana, tak? Kurde, dwóch tutaj jest. Boję się, że mnie... Ach, właśnie o to chodziło. O, dwóch naraz zabiłem. Poison, właśnie, teraz jestem zatruty. Czy to będzie przez cały czas na mnie, czy może... Chyba tak. Musimy to uleczyć się. Kurde, świetna jest ta gra. Bardzo mi się podoba cała stylistyka tej gry, ona jest wspaniała. Otwieramy następnego orba i co w nim? Drzewa. Kurde, świetne, w ogóle świetnie wymyślili to. Szkoda, że trójeczki nie ma tej gry. Magical Crystal. Co robi Magical Crystal? Czy to jest krystal pani seksmasterki? Mam nadzieję, że nie. Gdzie ja go w ogóle znajdę? Nie tutaj na to wygląda. W broniach? Nie. To co robi Magical Crystal? Allies? To? A nie, bo to są te części tych. Właśnie tych tamtych. Live Dungeon, Option, Allies, Item. Nadal nie wiem, gdzie jest ten Magical Crystal? Może jakoś niżej? Nie. Attachment? Nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest. Może jest tak jak klucz, że to jest jakiś... jakiś ważny... A nie, zaraz! A, Magical Crystal pokazuje mi! Pokazuje mi teraz na mapie wszystkie jakby miejsca, gdzie są orby i jakieś rzeczy do znalezienia. Widzę, jest koło napisu floor. Koło pokazanej i pokazanego poziomu, na którym jesteśmy, tej jaskini. Getting thirsty, need water or I will begin... it will begin to affect health. A, czyli musimy wyjść na powierzchnię, dobrze. A mogę wyjść tak po prostu tędy? Nie. Czyli Leave Dungeon, Powder, use Escape Powder and Leave Dungeon. A jak się porozumiewać tym? Z tamtym dziadkiem? Dobra, użyjemy tego Leave Powdera. Leave Dungeon Powder. Organize. O! O! Miło. Dobra, a zaraz, ja mam tutaj wodę. O, świetnie. Czyli musimy pić. Dobra, to ma sens. Bardzo, bardzo fajna mechanika tej gry, bardzo mi się podoba. Jak byłem mały, to oczywiście nie umiałem w to grać. Ale teraz, moim zdaniem, naprawdę, ta gra jest świetna. Otwieramy następną skrzynczkę i co w niej znajdujemy? O, atak plus jeden, okej. Okay. Czy muszę tego użyć w jakiś sposób? O, tam jest woda, niepotrzebnie użyłem wody, na to wygląda. O, tutaj jest atak plus jeden i to muszę chyba tutaj, nie? Increases weapon attack powder. Power. Czyli pewnie muszę to dodać do broni. Customize? O, właśnie. Attack plus jeden. Super. Dobra. Czy są tu jakieś potwory? Nie widzę żadnego. A, nie, coś słyszę. Zdecydowanie coś słyszę. O, tutaj cię mam. Atakować. Dawaj go. Dobra. Na razie jakoś mało tego damage robimy, po 8. Ale potwory także jakoś wymagające nie są. I teraz pytanie, czy jak wejdę do tej wody, to czy mi się uzupełni pitku? River, rzeka, super. Uleczyło mnie to, albo... Nie. Uleczyło mnie to? Chyba tak. Super. Sprawdźmy, czy mnie to leczy. Niech mnie uderzy. Uderz mnie. Dobra, uderzył mnie. Mam nadzieję, że mnie nie zatruł, ale chyba nie. Dagger apps is full, you can now upgrade it. O, mogę upgrade'ować swój mieczyk. Upgrade. Upgrade confirmed, tak. Okej. Okay. Czyli mamy więcej ataku. No, dostałem obrażenia, zaraz banana. Okej, okay, Melo Banana. Wrócimy się teraz do tej rzeki, żeby sprawdzić, czy mnie to jakkolwiek leczy, ta rzeka, czy nie. Leczy mnie, świetnie.
chociaż nie będę musiał marnować oczywiście wody, jak i jak będą jakieś potionki życia. Nie będę musiał ich wykorzystywać. A tam mam jakiś znak zapytania. Sam nie wiem dokładnie, co to jest, ale zaraz się dowiemy. O, potworki. Masz. O, teraz 8 dodajemy. Świetnie. A nie, zaraz, my zadawaliśmy 8. No tak, bo przecież sobie wziąłem i mieczek ulepszyłem. Au, o ty psie. Wow, 22 damage'u. Okej, ale nam zadał naprawdę sporo obrażeń. Tutaj mamy tasty water, smaczna woda, czyli pewnie do spożycia po prostu. Czy tak to będę w stanie znaleźć wodę, która nie jest do spożycia? Droga. Okej. Zaraz, te wielkie skrzynki, przez to są ten, nie chestery, tylko jak się nazywają te potwory z... To są te potwory z tego, Preya. Czyli te potwory, które potrafią przyjmować po prostu tą formę przedmiotów. I to jest potwór, z tego co pamiętam. Lamp albo camp? No lamp chyba. Nie, to nie jest potwór. Miecz, okej, okay, gladius. A są też takie potwory, więc trzeba uważać, no tak. Ale to fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Jestem w tym momencie zafascynowany tą grą, ponieważ to jest jednak takie Upstairs Storage. Jest to takie bardzo taki powrót do tamtych czasów, kiedy się grało na Playce 2 i w ogóle. Dawaj psa. Bium. Easy, dawaj kasy. Ale jako, że... No, wrócę się, bo jeszcze nie chcę z nim tutaj się bić. Idziesz tu? Nie. Dobra, chcę coś zobaczyć. Weapon. Tutaj mamy... Tak 10. O, jest lepszy. Jest tutaj napis V, co nie do końca wiem, co to jest, ale to jest atak, ed. Nie wiem, co to jest ed, sypy. Sypy mam większe i MP. Na pewno. A zobaczymy. Equip. Build up. Can be built up to the following weapons. Aha, okej. Okay. Na razie sobie wyekwipuję to. Szkoda, że nie mogę dwóch mieczy naraz, to by było epic. Okej, okay, this is epic. Dawaj go. O, proszę bardzo, jaki damage. Świetnie. Dobra, czyli po prostu źle to zrozumiałem. Jeżeli jakąś broń zepsujemy, to jej już nie ma i nie możemy naprawić. Czyli musimy ją naprawić przed zepsuciem, jak to wygląda. Co to jest? There's a tram with rusty wheels. Czy mogę to użyć? Use item. O, nie wiem, czy chcę. A, może to? Nie. Ale czy ja to zużyłem? Nie, nie zużyłem. Banana? Would you like banana? Nie. Okej. Okay. Tak czy siak. Idziemy stąd daleko. Jak tu się... Pose. Leave dungeon. Leave dungeon available. O. No sign of monsters. Okej, okay, chciałbym się właśnie z tamtym gościem skontaktować. Proszę, wydostań mnie na powierzchnię. Dziękuję. Nurune Village. Chciałbym wrócić do tamtego naszego kolegi i zakończyć odcinek, bo już trwa 18 minut. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. O, coś się stało. Jej. Nasz przyjaciel, nasz dziadek, nasz mistrz. Ha, 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 seems like you have finally came back with some Atla. Wygląda na to, że wróciłeś, że mi się udało, tak? Bardzo dobrze. Okej, więc nas będzie nauczał. The pieces sealed inside Atla are released by touching the Atla with your left hand. Okej, czyli oczywiście wyjmujemy te rzeczy, które zostały zaklęte w tych... sferach, dotykając ich lewą ręką i możemy ogólnie je z powrotem jakby umieścić w naszym świecie. To nam właśnie przekazuje. By going back and forth between the dungeon and ground level, you can restore the earth to its original form. Czyli po prostu zbierając te rzeczy, możemy naprawiać cały jakby świat, nasz świat. A, i co jest naszą oczywiście misją? Okej.
etc. If you wanted to place buildings, etc., press the select button while walking and go to the edit mode. Okay, so rozumiem. Press the select button again to return to walking mode. Dobrze. In edit mode you can reassemble buildings that have fallen apart and place them on the ground. Okay. Seeing is believing. Try it yourself. Must be faster than I listen to me. Okay, fuck. Oh yes, and if you ever forget the things I teach you, use this. Mam jakiś poradnik? Manual? Wiedziałem, manual cured. Okej, okay, wspaniale. It's a guide for using muszę się nauczyć to wypowiadać. Atlamilla. Ja mówiłem Lilia. Atlamilla, okej. Okay. A tam nie było przypadkiem wcześniej napisane Atlamilia? Okay, and other things. I wrote it for beginners like you. Okay, to ile ich było? Ten poradnik mogę wybrać z main menu. Okay, read it really carefully. Dobra. Okay, I leave the world's reconstruction to you. Ale będzie mnie pilnował jakby z góry. Jest takim jakby naszym duchem. Stróżem, aniołem stróżem, może powinienem powiedzieć. Czyli spróbujmy. Select i tutaj mamy... możemy sobie po pierwsze zasejwować. Tutaj. Memory is not want to format. Tak. Chyba. Mam nadzieję, że to tak zadziała. Okej, okay, udało się. Teoretycznie. Okej. Okay. To jest ta TGS. I tutaj mamy właśnie te rzeczy. Co to jest? I don't know what goes here yet. Ale czy... Będę mógł na przykład podnieść... Nie. Ale mogę... Nie, to nie ma sensu. W ogóle co to jest? Macho. Macho likes his name. Never skips training. A to? Okej, okay. Dobra, nie wiem co z tym możemy zrobić, ale możemy to podnieść i możemy to umieścić gdzieś na świecie, więc umieśćmy na przykład tutaj, bo czemu nie? Umieśćmy także resztę tych rzeczy, które... drzewa na przykład, bo czemu nie? Przyda się, nie? Mamy ich parę. No i już trochę świat wygląda ciekawie. Jezus, ale to jest genialny w ogóle pomysł. Okej. Co my jeszcze mamy? Drogi na pewno. O właśnie. Czy mogę stąd poprowadzić drogę? Wygląda na to, że nie. Demet. A mogę to jakoś... Okej, mogę tak zrobić. Tutaj niestety się to nie uda, ale możemy zrobić tak, chyba, albo też nie. Zaraz, a czy mogę przemieścić ten budynek? Nie, nie mogę, niestety. Okej, co mamy tutaj jeszcze do umieszczenia? Tu mamy na przykład rzekę. Dobrze, ale jak to będzie wyglądało? Czy będę mógł później tą rzekę podnieść? Okej. Mamy taką małą rzeczkę, spoko. A to co to jest? Fence placed around houses. Okej, okay, świetnie. Szkoda, że nie mogę teraz podnieść z powrotem tej rzeki. Cóż. Później tutaj może jeszcze mi się uda poustawiać tą rzekę, to będzie fajnie. A mogę, świetnie, dobra. Myślałem, że już ją jak raz postawię, to już nie będę mógł zmienić jej miejsca, ale mogę. Na razie postawię ją w tym miejscu, żeby było fajnie. Okej, okay. Bo mogę removnąć, no tak, rzeczywiście. Dobra. Czy mamy coś jeszcze? Nie. To jest lampa i upstairs storage. Nie wiem, gdzie to postawić, więc na razie to zostawiamy, save'ujemy jeszcze raz.
tutaj data exist, ok, saving, save complete. A ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobał odcinek, proszę zostawcie łapkę w górę, żeby ta seria dalej leciała. Mimo że jeszcze nie wiem, jak to tam działa, bo nagrywam ten odcinek po pierwszym odcinku od razu. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Mi się bardzo dobrze gra w tę grę. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki i hej, hej.